Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu w Izbie Regionalnej. Tam jeszcze parę osób ma dojść, ale to najwyżej się chwileczkę spóźnią. Nie będziemy już przeciągać rozpoczęcia. Jest mi bardzo miło powitać na spotkaniu autorskim pana Jerzego Rostkowskiego, którego Państwo tutaj widzicie. Autora wielu książek, głównie o tajemnicach II wojny światowej, ale o tym za chwileczkę powiemy. I również bardzo mi jest miło powitać pana Bogusława Hajduka, korzeniami z Wojewódzka, z rodziny Twardowskich. Tak, tu pan został przedwczoraj rozpoznany przez jednego wojniczanina, który powiedział, przecież razem chodziliśmy do szkoły. Tak? Pan jest właścicielem pięknego zbioru ekskluzywów i o tym też za minutkę parę słów. Proszę Państwa, nie byłoby dzisiejszego spotkania i dzisiejszej wystawy, gdyby nie pani z biblioteki z Biadolin, która pani Gosia Derus, która właśnie zaszczepiła w nas ten pomysł zorganizowania takiego spotkania. Poza tym panowie są jej przyjaciółmi, także w sumie zawdzięczamy to spotkanie Gosi Derus, za co ślicznie dziękujemy. I bardzo proszę pani jeszcze usiąść chwileczkę, bo ja jeszcze muszę tu pana dokładniej przedstawić. O Boże. Tak, kiedy zadzwoniłam do pana, żeby przysłał mi coś wiadomości o sobie, to mówi najgorsze zadanie, jakie pani mi zadała, i przysłał fragment od wydawcy kilka słów o panu Jerzy Rostkowskim. Proszę państwa, pan, który mieszka w Tarnowie, urodził się w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. A jak wiemy, Dolny Śląsk to jest kopalnia zabytków, kopalnia ciekawych miejsc i kopalnia wielu tajemnic, zwłaszcza z okresu II wojny światowej. W tych kilku zdaniach od wydawcy było napisane właśnie, że specjalista od spraw reklamy w handlu zagranicznym, stolarz, fotografik, pasjonat tajemnic historii II wojny światowej. Proszę Państwa, kiedy próbowałam zgłębiać właśnie postać pana Jerzego, to wszędzie czytałam, że to jest osobowość niesamowita. Człowiek, który po prostu zgłębia tajemnice, do których wielu innych nie może dotrzeć. Jeden historyk mógłby mu pozazdrościć takiego pazura w dociekliwości, w umiejętności dochodzenia do różnych źródeł, a później ich interpretowania. Także mamy człowieka tutaj przed sobą takiego no, dość niesamowitego. Autora kilku książek już wydanych, praktycznie nie do osiągnięcia na rynku, bo już rozeszły się wydawnictwa. Jedną z nich można dzisiaj kupić, a w zanadrzu pan Jerzy ma jeszcze materiały na kilka książek. No i tak jak dzisiaj próbowaliśmy ustalić ramy, jakieś organizacyjne spotkania, on mówi, no pytał mnie, czy jest jakiś specjalista od alarmu, bo w Krakowie się zdarzyło, że tak przedłużali spotkanie, że musieli ściągnąć kogoś od wyłączenia alarmu, który się o 22 włączał. Czyli potrafi bardzo ciekawie mówić. Ile będzie dzisiaj mówił, to będzie zależało od nas. Także za chwileczkę oddamy panu głos, a jeszcze dwa słowa o ekskibrisach, które państwo macie tutaj. Ekskibris to dokładnie z łaciny z książek. Gdyby rzecz z książek, wywodzi się to z tego, że to była karteczka z imieniem, z znakiem właściciela w bardzo dawnych czasach, kiedy książka kosztowała wieś czy kilka wsi, więc warto było taką książkę podpisać, czy w razie czego wiadomo było, kto jest właścicielem. A później ten znak urósł do rangi sztuki, do rangi dzieła sztuki. I faktycznie możecie się Państwo przekonać, że niektóre są naprawdę niesamowite, te ekskluzywy. Znak właściciela książki, księgozbioru. Ja nie będę się w ogóle wymądrzać, tylko polecam to zdanie, które macie Państwo teraz przed sobą. Chyba lepiej nie można powiedzieć. I faktycznie jest to coś, co nobilituje właściciela. A zwłaszcza w czasach dzisiejszych, kiedy książka jest jak gdyby spychana przez te współczesne media na drugi plan. A pan to Bogusław jest właścicielem no, naprawdę przepięknej kolekcji. To jeszcze nie wszystko, co jest pokazane. Będzie można, później będzie czas, obejść sobie i podziwiać te małe dzieła sztuki. Ja na razie
tyle i oddaję głos panu Jerzemu. Proszę państwa, będzie można zadawać pytania i myślę, że nawet w trakcie można się gdzieś wbić w pana słowo. W każdym momencie. W każdym momencie, tak? To jest wygodne, bo nie zapomni się o tym, o co się chciało zapytać. Także bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Ja na początku może wstanę, a później w moim wieku to czasami się siada. W związku z tym pozwolą państwo, że posiedzę i łatwiej będzie operować komputerkiem. Proszę mi powiedzieć, czy mój głos wystarczy taki, czy operować mikrofonem, jak państwu wygodniej? Chyba mikrofonem. Mikrofonem, dobrze. Proszę państwa, na stojąco muszę podziękować przede wszystkim państwu, organizatorom i podziękować wspaniałej osobie. Chowa się teraz. Podziękować Małgosi. Uważam, że każdy powinien mieć swojego anioła. Ja dziękuję, że jego mam. Małgosiu, jesteś cudowna. Ja, drodzy państwo, jak ja już się tutaj dobiłam, to po pierwsze dziękuję Teleni, bo ja zawsze mówię, że najwspanialsi ludzie w Wojniczu to są ci przyjezdni i największym darem dla Wojnicza to jest Teresa. Ja jestem od lat pod jej wrażeniem i cieszę się, że to ona przyjęła moich, powiedzmy, przyjaciół, a żeby nikt się nie czuł zagrożony, że chciałabym wkraść się na wojnickie salony, to muszę państwu przyznać się do czegoś, że to miała być wymiana. Oczarowały mnie panie na zdjęciach prezentowanych tutaj na Dzień Kobiet i mówię do Teresy, kochanie, wypożyczyłabyś mi to do biadoli. A Teresa mówi, nie ma sprawy, coś za coś. No i układ jest taki, ja jej dałam dwóch mężczyzn, a sama nie dostałam ani jednej fotografii. Także gratuluję państwu Teresy. W moim wieku, proszę państwa, ja już mam sterozę. Ja zapomniałam, że jej obiecałam te zdjęcia pożyczyć. Pożyczę. A ja jakiś wiek w moim wieku. 21. Drodzy państwo, ja dzięki pani właśnie zdałem sobie sprawę, że moje życie i moja działalność zatacza jakieś takie dziwne koła. Bo pierwsze koło zaczęło się i chyba pewien etap osiągnęło na Dolnym Śląsku, bo zaczęło się od Zamku Książ, a skończyło się na, no, nie skończyło do końca, ale zamknęło na razie na książce, którą tutaj za sobą mam i będę o tym opowiadać. Natomiast nie jest prawdą, że jedyne tajemnice z okresu II wojny to są tajemnice niemieckie. Okazuje się, że Polska ma i polska historia z okresu II wojny ma tajemnic dużo więcej niż zostawili nam Niemcy. I są te tajemnice niejednokrotnie bardzo fascynujące i denerwujące ludzi, którzy je zgłębiają. I tak samo niebezpieczne, bo powiem państwu tak, no ja pisząc o Niemcach i o niemieckich tajemnicach miałem ostrzeżenia, miałem telefony do domu, miałem napad. Czasami poruszam się po Dolnym Śląsku z różnymi takimi śmiesznymi rzeczami, że mi marynarka odstaje, bo tak trzeba. Nie wiem, co się będzie działo teraz, w momencie, kiedy wyjdzie książka o muszkieterach, bo wyszła niegdyś jej książka w bardzo niewielkim nakładzie pod tytułem Rozkaz zapomnieć, mówiąca o tajemnicach tu, tajemnicach Polski, tajemnicach 16. Pułku Piechoty, jednostki stąd, wojniczanie przecież byli jej żołnierzami, także mamy informację 14-17 osób z Wojnicza. A to jest jednostka wojskowa, która była jedną z najbardziej zasłużonych w historii wojny polskiej 1939 roku. Profesor świętej pamięci, profesor Wieczorkiewicz, który był uprzejmy napisać przedmowę do rozkazu, powiedział, żadna kampania wrześniowa to jest komunistyczna. To była nasza, polska wojna we wrześniu 1939 roku, miała rację. Bezwzględnie, jak zwykle zresztą. Ale wtedy się zaczęło, bo okazało się, że zagrożenie dla autora jest bardzo podobne. Jak pisze o tajemnicach niemieckich i jak zgłębia tajemnice polskie.
Wiecie Państwo, że niektórzy księgarze w Tarnowie zetknęli się z tym, że nie powinni sprzedawać książki Jerzego Rostowskiego, że nie powinno się mówić o 16 pułku piechoty i jego dokonaniach. A tak było. Książka się sprzedawała znacznie lepiej wszędzie w Polsce niż w Tarnowie, bo nie wolno. Tarnów burzy swoje koszary, z których można by było zrobić przecudne rzeczy. Dla przykładu bardzo polecam, jest w Tarnowie przy Boże, przy Słonecznej, taki budynek dawnych koszar, tuż koło szkoły, koło gimnazjum, którego nie ma w całej Polsce. Ja tam przypadkowo wszedłem niedawno. Zachęcam wszystkich. To jest w dalszym ciągu budynek szkoły. Jakieś warsztaty tam mają, krawieckie bodajże. Ale takiego wnętrza, takiego zamka starego, przedwojennego, z systemem alarmowym nie ma nigdzie w Polsce. Mówię to z Państwu z pełną odpowiedzialnością, a tam jest, jest zachowane. Już nie wspominam o tym, że Tarnów ma swoje podziemia, swoje tajemnice, których do dzisiaj nikt nie zgłębił. To Państwo powinniście raczej mnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Dlaczego Tarnów nie jest zagłębiem turystycznym ze swoimi podziemiami, które się zasypywało, bo przecież można spotkać jeszcze starą prasę, gdzie te podziemia widać, chociażby przy klasztorze Bernardynu. Są odsłonięte i stoi zresztą ówczesny konserwator zabytków w nich, a później szybciutko zasypać. Włamanie do fotografa przy Placu Rybnym w Tarnowie było z tarnowskich podziemi. Cisza. Nie ma w Tarnowie podziemi. Nie ma zagłębia turystycznego. Odpowiedzcie sobie Państwo proszę sami, dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma tysięcy turystów, autokarów? Dlaczego nie ma mediów? Może właśnie dlatego nie ma. Może właśnie mediów ma nie być. Nie ma, ma nie być głośno o Tarnowie, o wielu miastach Polski. Bo w tym momencie łatwiej się ryby łowi w wodzie takiej cichej, spokojnej, chętnej. A jak musi być przejrzysta, to ryby się łowi dużo gorzej. No dobrze, to tyle o tych właśnie smutnych sprawach. Przejdźmy może do takich bardziej interesujących. Mamy niewiele czasu. I tak się zastanawiałem wspólnie z Panią, od czego zacząć, ale może zacznijmy od zabójstwa. W efekcie pewnej książki, o której za chwilę, dostałem wezwanie do instytucji, która no, zajmuje się kogoś jakimś ściganiem trochę politycznym. Książka dotyczyła archiwów na Dolnym Śląsku. I tu właśnie za chwileczkę Państwu pokażę. Książka miała tytuł Radomierzyce archiwa pachnące śmiercią i dotyczyła tej miejscowości. Pięknej nadgranicznej miejscowości, łatwo ją spotkać w doniesieniach prasowych, bo przepiękny zamek jest tuż obok. Dwór stary, który się zachował, ale w momencie, kiedy tam byłem pierwszy raz, to był budynek, który mnie zaskoczył, zauroczył i wzburzył jednocześnie. Stara przyzamkowa kaplica nagrobna, przepiękna zresztą. Powiem tak, wtedy po raz pierwszy poczułem dziki wstyd, że jestem Polakiem. Przede mną wchodziło tam dwóch mężczyzn, wyszli sini, trochę niemiecki znam, no bo ostatecznie piszę o tych Niemcach. I oni powiedzieli, to polskie bydło. Wszedłem, zobaczyłem, pomyślałem, cholera, to polskie bydło. Bo w środku było tak. W środku stare groby były niedawno rozpłute, porozwalane, piękne cynowe ołowiane trumny były rozbite. Obok był ten pałac, który dwukrotnie był już remontowany, teraz tam jakieś sprawy sądowe się odbywają. Rozpłute sejfy i zacząłem się tym pałacem interesować. Jedno z pomieszczeń odsłoniętych w czasie remontu było niesamowite.
bo nie było standardowym pałacowym pomieszczeniem, miało niesamowite wzmocnienia. Wewnątrz jednego z pokojów był drugi pokój, wąskie przejścia przy ścianach, jak mi opowiadali łotnicy, bo tego stanu ja nie widziałem. Wąskie przejścia przy ścianach i wewnątrz pancerny pokój, całkowicie pancerny, nie do pokonania podobno, ale już pusty, już opóźniony. No to w tym momencie faceta, który ma połąpane na punkcie tajemnic, historii i tak dalej, zaczyna interesować, a nieboskie co tam było. No i zacząłem się dowiadywać, co się okazało. Po pierwsze, gigantyczny depozyt niemiecki, bo przecież ludność otrzymywała od władz polecenie w związku ze zbliżającą się Armią Czerwoną, polecenie zdawania swoich kosztowności, swoich najdroższych rzeczy do depozytu. Dostawali kwit i to był właśnie taki depozyt. Ale ten depozyt został powiększony. Ten depozyt został powiększony o archiwalia, o dokumenty niemieckiej niesamowitej wartości, o dokumenty dotyczące współpracy Niemców z miejscową władzą na terenie Belgii, Holandii, Francji. Takich depozytów było co najmniej 3 na terenie Dolnego Śląska. Między innymi także Zamek Książ. No i co się okazało? Zacząłem, to jest właśnie ten fragment z bunkrem. Tak to wyglądało. Ci ludzie mi o tym opowiadali. Niesamowite małżeństwo. On był Polakiem z Armii Polskiej, który został tam przydzielony do Wojsk Ochrony Pogranicza. Ona była Niemką. Granica była obsadzona słabo, ona miała rodzinę po drugiej stronie. I któregoś dnia wracała od rodziny, została postrzelona przez naszych pograniczników. On ją ratował, a później zaryzykował, bo ją pokochał. Zostali małżeństwem do końca dni swoich. Facetowi mało kuli nasze władze kochane nie dały, no bo jak to? On chciał się żenić i ożenił się z Niemką. Ale oni mi powiedzieli wszystko o zamku. To jest właśnie on w okresie, kiedy działał i zamek wyglądał tak. To jest oczywiście zrobiony przeze mnie fotomontaż, ale tak było po wojnie. Zamek został skradziony, ten żelandol, oni pamiętają, jak wisiał. Tutaj także była bardzo bogate wyposażenie, bo to jest zdjęcie z okresu powojennego. Z tym, że wmontowałem jego, żeby było wiadomo, kto mi to opowiadał. Drugi człowiek z tych pograniczników opowiada dokładnie to samo, bo w zamku był ten pan, Piotr Jaroszewicz. Wpadła tam ekipa, Jaroszewicz, Fonkowicz, Steć, sławny przewodnik i autor książek o całym paśmie Sudetów. Zresztą Steć to współpracownik wielu wywiadów, wszystko znajomi. Przyjechali do Radomierzyc, bo dowiedzieli się, że jest właśnie jakieś tajne niemieckie archiwum. Steć znał doskonale niemiecki i francuski i no, w zasadzie przewodził grupie Jaroszewicz właśnie, dlatego że Jaroszewicz kochał dokumenty. I zaczęli te dokumenty wybierać, ale 4 godziny później wpadło do zamku, wpadł smiersz żołnierzy sowieckiego wywiadu i naszych, łącznie z Jaroszewiczem, pogonili. Ale na samochodach dokumentów już było bardzo dużo. Jaroszewicz zresztą później wracał do Radomierzyc, tutaj nad brzegiem granicznej rzeki, ale już nie było po co wracać, bo część znacząca, ważnych dokumentów znalazła się u niego. I dochodzi do tego faktu. Małżeństwo Piotra Jaroszewicza i on sam zostaje zamordowany w swojej willi. Zauważcie Państwo ciekawą rzecz. Z willi nie ginie nic, co jest wartościowe. Z willi ginią jedynie dokumenty. Nie znaleziono ani jednego świstka papieru. Nic. Ani jednej karteluszki. Oczywiście sprawców nie znaleziono.
To jest banda Wympałka, która była posądzana o zabójstwo Jaroszewiczów. Niesłusznie. Ci ludzie z naszych pieniędzy dostali odszkodowania za niesłuszne aresztowanie i długotrwałe uwięzienie. Toż właśnie przywódca niby, zdjęcia z procesu. No i pójdźmy do Jaroszewicza. Tutaj w otoczeniu Wadomierzyckich dzieci. Proszę Państwa, jak zostałem wezwany do tejże instytucji zajmującej się zapewne ściganiem, bo tam zwrócono się do człowieka, który ze mną rozmawiał, oczywiście z garniturką, był panie kapitanie, to pytano mnie przede wszystkim o niego. Tenże kapitan pyta mnie, proszę pana, jak to się stało, że pan to wszystko w swojej książce tak pokojarzył? Przecież my żeśmy siedzieli nad tym śledztwem lata i nic. Ja mówię, wie pan, oczywiście prosiło mnie wcześniej namawiać na jakieś tam możliwości współpracy i tak dalej. Ja mu mówię, proszę pana, ja panu powiem, jak jest tą książką. Ja nie wiem, jak jest pana instytucji, zresztą do końca jej nie znam, bo przed drzwiami żadnej tabliczki nie ma. Natomiast pan też, no, w dystynkcji nie widzę na marynarce. Natomiast ja nie wiem, jak jest pańskiej instytucji. Mnie, moi czytelnicy płacą za myślenia, kupując moje książki. Ja nie wiem, jak jest u was. No i w tym momencie rozmowa się zrobiła trudna, bo pan się wściekł. Bo co było w tej książce? W tej książce mówiłem o tym, to, że właśnie Piotr Jaroszewicz i opóźnione sejfy, Tadeusz Steć na tle Radomierzyckiego Pałacu. I proszę zobaczyć, to są zdjęcia z materiałów milicyjnych z zabójstwa Tadeusza Stecia. Wszyscy oprócz uczestnicy wyprawy do Radomierzy zostali zamordowani. W bardzo podobny sposób. Nigdzie nie znaleziono kawałka papieru. U Tadeusza Stecia, to jest rysunek narobiony przez milicjantów, znaleziono bardzo bogate zbiory znaczków, znaleziono monety prawdopodobnie, które dostał Stać od Jaroszewicza, bo taka była między nimi umowa. Stać dawał Jaroszewiczowi dokumenty, a Jaroszewicz stawiał monety albo znaczki. No i żaden z nich nie żyje. Nigdzie nie było dokumentów. Wszedłem w tę sprawę dosyć dokładnie, bo jak dostaję tak zwanego pazura, to nie lubi się ślizgać. Wlazłem w dokumenty i co się okazało? Po pierwsze, w studzience obok willi Jaroszewiczu był założony podsłuch. Został zdjęty następnego dnia po nocy zabójstwa. Przez kogo? Nikt się do tego podsłuchu nie przyznaje. Ale ktoś musiał słuchać zabójstwa Jaroszewicza. Ktoś wiedział, że ich mordują. I co? I nic nie zrobił. No i dalej, następnego rankiem po zabójstwie jeszcze o świtaniu wychodziły z Wilii trzy osoby. Jest tylko jedna latarka, która o tym mówi. Dwóch młodych mężczyzn, młoda kobieta. Młodzi wysportowani stawami pod różnymi rękach sportowymi. Cisza. No to ja w książce napisałem, że to zrobił sowiecki wywiad, któremu były potrzebne dokumenty Jaroszewicza. Że wszystkich uczestników eskapady do Wadomierzec zabili Rosjanie. Bo to Rosjanie później sprzedawali jedną kartkę A4 z niemieckich dokumentów do objażdżek. Jedna malutka kartka, to przecież były tony. Z Dolnego Śląska wyjechało 39 wagonów towarowych dokumentów z tych właśnie zasobów. Z wojskowych zasobów wywiadu niemieckiego. 39 wagonów towarowych. Natomiast właśnie nie sprzedawali na zachód jedną kartkę 4 za 10 dolarów. Jak myślicie Państwo, skąd się wzięła nasza umowa z Berlietem? Tak chętnie dali nam Francuzi swój najlepszy autobus. Nieprawda. Ja wiem, kto reprezentował stronę polską i jakie dokumenty z tych właśnie zasobów dostali Francuzi za to, że dali nam Berlieta. Za pół dawno. Tak wygląda prawda o historii.
Tadeusz Teć, jedyny człowiek z ekipy, który przeżył, nazywał się Boczek, Władysław Boczek. W pewnym momencie, jak zobaczył, że zabijają, to zaczął udawać, że on ma Alzheimera. Nic nie pamięta, totalnie pamięć stracił i przeżył, bo mądry człowiek. Zarzucają mi, to właśnie on, zarzucają mi dokumenty dotyczące właśnie tej akcji. Zarzucają mi ludzie, że Steć, zarzucali, już przestali, że Steć, który się ukrywał w Krakowie, w sławnym dosyć klasztorze, nie mógł być pod Wadomierzycach, bo był w klasztorze. Nieprawda. Sprawdziłem, byłem w klasztorze, sprawdziłem archiwa. Steć na prośbę, delikatną prośbę, przecież wiadomo, kim był Jaroszewicz. Jaroszewicza dostawał przepustki z klasztoru. Wyjeżdżał dosyć często. Był w Radomierzycach. I tak wygląda prawda o historii. Tadeusz Wąkowicz. Tutaj zaraz będą pieczątki właśnie, krzyżyk jawne. Te pieczątki postawiono przy mnie. Udało mi się znaleźć dokumenty dotyczące Wąkowicza. Jego także zabito i jego także ograbiono ze wszystkich dokumentów pisanych. I tak wyglądają polskie tajemnice, a Polac wyglądał w ten sposób w momencie, kiedy Polacy do niego weszli. I to jest pierwsza z tajemnic, o których chciałem Państwu opowiedzieć. Są także inne. Ta się wiąże z kolei z moim ojcem. To jest chyba przyczynek, dla którego mi się udaje. Mój ojciec był w liceum Batorego w tej samej klasie co Baczyński, co Zośka, co Ludy. To była ta sama klasa Batorego. Później był po powstaniu, później był, przeszedł przez obozy. Był także w tym miejscu, Bolesławinowo. Wcześniej niemiecki poligon. Tak wyglądał później sowiecki poligon, gigantyczny. Ale co ciekawe, szkolili się tutaj żołnierze Guderiana przed atakiem na Polskę. Następne ciekawe zdjęcie, proszę zobaczyć, jaka flaga. Szkolono tutaj różnych narodowości żołnierzy SS, bardzo różnych narodowości. Tutaj chyba Finowie właśnie, sam Guderian. I stąd między innymi czołgi ruszyły na Polskę. Ale tuż obok był obóz, w którym także był mój ojciec. I ciekawostka, polecam bardzo Państwu wyjazd do Bolesławinowa. Jest idealnie takie same miasto, dosłownie takie same, niedaleko Frankfurtu. Ten sam robił plany architekt. Niczym się nie różni, nawet jak Boże, nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywają takie betonowe ozdoby na narożnikach budynków. To ma swoją nazwę. Nawet one są identyczne w Bolesławinowie niż... Mogę poprosić? A kryterium? O właśnie, bardzo dziękuję. Wszystko jest identyczne, oprócz jednego. W Bolesławinowie wszędzie się mówi, że nie ma żadnych podziemi. Natomiast tam, pod Frankfurtem, są cztery piętra podziemi. Tyle to jest. Wszystko identyczne, a tutaj podziemi nie ma, a tam są. Tylko, że ja się zastanawiam, najpierw gigantyczny poligon niemiecki, później gigantyczny poligon rosyjski, największy w Polsce i najbardziej tajny. No i teraz oba poligony przygotowane na wypadek wojny. I teraz wyobraźmy sobie, jak się nazywają, jak się zachowują żołnierze w momencie potencjalnego ataku lotniczego. No tam uciekają pod ziemię. A w Bolesławinowie to co? Dowódca gwiżdże, żołnierze chowają się za drzewa. Nie, drodzy Państwo, podziemia są i to gigantyczne, tylko że Polska nie chce ich zbadać. Nie zbadali ich Rosjanie, bo 16 sapiorów rosyjskich przy próbie wejścia do podziemi wyleciało w powietrze, bo są zabezpieczone. Natomiast ci żołnierze właśnie wchodzili do Bolesławinowa, wcześniej był obóz. Ciekawostka, w Bolesławinowie. Z Bolesławinowem się łączy tajemnica tego człowieka, Banda Łopaszki.
panda w cudzysłowie, ostatni żołnierze wyklęci. Tam właśnie kończyli niektórzy swoją drogę w czasie wojny. Tam także trafimy, Państwo chcieli odwiedzić piękne miasto. Teraz zresztą niektóre pomysły można latem z mojej książki dziećmi ściągnięte zobaczyć. Bo jak Państwo latem przy pięknej pogodzie będą wjeżdżać do pewnego Sylinowa, co z boku może wyskoczą dwa rosyjskie gasiki. Rosjanie będą Państwa zatrzymywać, pytać o przepustkę. No jak Państwo nie będą mieć, dostaną Państwo piękną przepustkę z czerwoną gwiazdą. W Bonnym Sylinowie są dwa hotele, jeden sowiecki, drugi niemiecki, śliczne. I to właśnie radziłem swego czasu w mojej książce. Żeby z Bonnego Sylinowa zrobić miasto turystyczne, oni zrobili. Tam nie potrafi, ale mniejsza. Natomiast w Bonnym Sylinowie znalazłem miejsce, w którym mi włosy dęba stanęły i wiem, że ono jest zachowane. Miejsce, gdzie później działały nasze bataliony śmierci, działały ludzie, którzy łapali żołnierzy Łupaszki, odsyłano ich później dalej do Warszawy. Bo było za losem, i to ciekawe zresztą, bo było później za losem też interesujące. Zobaczcie Państwo, to jest bodajże 49 rok chyba Polski Ślub. Tylko łatwo zauważyć, jak jest oparty pistolet maszynowy o stół na tymże ślubie. Pytanie dlaczego? Ja się zapytałem, bo to jest z prywatnego archiwum miejscowego mieszkańca zdjęcie. To jego rodzina. No i cholera ten pistolet maszynowy. Po co to jest? On mówi, wiesz, bo to było tak. Bo myśmy z Rosjanami bardzo dobrze żyli. Oni mieli benzynę, myśmy mieli żarcie. Naprawdę, że żyliśmy świetnie, bo dla przykładu był doskonały sowiecki szpital. I było przyjęte, widzieliście Państwo tę bramę na wjeździe do Bonnego Sylinowa. Ona była także za Sowietów z wielkim szlabanem, pilnowana. Natomiast jak jechała karetka polska na sygnale, bo przypadek był taki, którego polscy lekarze nie mogli zgłębić, a wiadomo, że rosyjscy są byli świetni, bo to było doskonałe miejsce dla Rosjan. Jechała polska karetka na sygnale, to szlaban leciał do głowy, mało się nie połamał. Nikt nie sprawdzał tej karetki. I karetka jechała po stronie szpitala. I człowiek mi mówi, myśmy z Rosjanami handlowali. Myśmy mogli czasami, jak były lżejsze warty na bany, można było wejść w sowiecki sklepach kupić. My mieliśmy za co. I oni chętnie złote polskie brali. Natomiast jak Rosjanie sobie pobili i była u nas uroczystość i była muzyka, a oni byli pijani, to lepiej było mieć na podwerciu pistolet maszynowy, bo mogło być różnie. No i tak wyglądała rzeczywistość w Bonnym Sylinowie za Rosjan. O, to miasto, którego nie było. Przecież na starych mapach polskich to są tereny leśne. A to wyglądało dokładnie tak, jak na tych zdjęciach. Telewizję oni mieli przed nami, właśnie w Bonnym Sylinowie. Śluby, takie rzeczy. To jest ulotka znaleziona przeze mnie na terenie Bonnego Sylinowa 7 lat temu. 8, przepraszam, to także z Bonnego Sylinowa pamiątki, które udało mi się odnaleźć i przywieźć. Na podstawie tego plakatu dzisiaj się robi plakaty dla turystów. Skończyło się wszystko w związku z tym jednym podpisem. Rosjanie wyjechali. No i teraz ciekawostka. Proszę zobaczyć, Rosjanie wyjeżdżają. Zabierają ze sobą pierzyny, zabierają ze sobą lodówki, telewizory, zabierają ze sobą rakiety, a ja jestem taka, no nie, czesko się ci nie powiem, taki łobuz jestem, który jest dociekliwy. Ja sobie wlazłem dokumenty, zeznania świadków i szukałem pociągów, które wywożą broń osobistą żołnierzy. Owszem, czołgi wyjechały, działa wyjechały, ale nie wyjechał ani jeden wagon słownie, ani jeden, z pistoletami maszynowymi, z pistoletami przybocznymi, z granatami. Gdzie broń osobista żołnierzy? No to ja powiem Państwu gdzie. A skąd się odbywa handelek? Odbywał i odbywa handelek bronią. Na cały świat.
Przecież tych poligonów mieliśmy bardzo dużo. Co się stało z bronią osobistą? Dlaczego nikt tego nie bada? Dlaczego nikt tego nie śledzi? Dlaczego polskie samoloty, które latały na teren północnej Afryki, a to można prześledzić do dzisiaj w internecie, bo wypadki były różne. Jeden z nich był zestrzelony, żeby polscy piloci zginęli. Co te samoloty woziły tak naprawdę? I dlaczego do dzisiaj podziemi nie ma? No to ja Państwu powiem, dlaczego nie ma. Ja w tych podziemiach przez chwilę byłem. Byłem do momentu, bo mnie sprowadził miejscowy człowiek, byłem do momentu, kiedy nie usłyszałem świstu kuli. Bardzo nieprzyjemne wrażenie, szczególnie jak się jest w zamkniętym korytarzu i jak słychać tylko szepy, bo to dostać w każdej chwili można. Wtedy, kiedy ja tam byłem, te podziemia były pilnowane. Ja widziałem skrzynki z rosyjskimi napisami. One tam były, nie wiem, czy jeszcze są, ale podziemi nie ma do dzisiaj. Spalił się dom oficera, z którego było jedno z wejść. O, to zdjęcie z tamtego czasu. Bo my żeśmy przejęli polskie wojsko, bomba Solinowo w zupełnie innym stanie, niż niedługo potem ono się stało. Bo rozmawiając z człowiekiem, który złożył kilkanaście tysięcy podpisów, on przyjmował, jeden facet mówi mi tak: Panie Jerzy, mnie ręka bolała od podpisywania. Każdym mieszkanie w Bogiem Solinowie i w pobliskim Szczecinku przejmowałem własnoręcznie. Na futrynie i na drzwiach były kapsle. I to przy mnie przystawiano pieczęć ze sznureczkiem i mieszkanie było zamknięte. Mieszkania były wypicowane na ostatni gwizdek. Oni nawet posunęli się do tego, że ktoś z oficerów się spóźnił z wyprowadzką, to meble leciały przez okno, on musiał zbierać z okna, bo miało być wszystko czyste i gotowe. I takie było. Takie bomby Solinowo myśmy przejęli. My Polacy. To my Polacy, żeśmy później je rozkradli. Bo zaczęły przyjeżdżać ciężarówki polskich wojskowych i kraść wszystko, łącznie z kaloryferami. A to jest plan tego, co jest podziemne. Tam jest tak. I to jeszcze jest wyrywkowy plan. To właśnie jest podziemne. Dom oficera. Proszę zobaczyć. Tu są korytarze pod spodem. I one tak idą. To się dosyć niedawno, chyba rok temu, spaliło do końca. To się miało spalić. Tam nikt ma nie wchodzić pod dom oficera w Bogiem Solinowie. I chyba już nie wejdzie. Jezioro Pile, mające swoje tajemnice, i wielki poligon tuż obok. Proszę Państwa, w Bogiem Solinowie było miasto dla wyższych oficerów, do majora włącznie. Kapitanowie, porucznicy nocowali tu. Tu mieli ziemianki. Bogiem Solinowo i budynki były dla wyższych oficerów. Obok miejscowość Komino, także tuż obok Bawnego Solinowa, także ten budynek już nie istnieje, gdzie to było kino sowieckie, już w tej chwili jest zburzony, ale no cóż, no, byłem przy tym, jak zrywano piękną niemiecką dachówkę z tych budynków. Wiecie, kto zrywał? Na zlecenie władz pracownicy urzędu z Bawnego Solinowa. Ja wiem, gdzie ta dachówka, na których, te piękne niemieckie dachówki, na których prywatnych domach w tej chwili szukać można, to nie Niemcy zniszczyli, nie Rosjanie, to my, Polacy. O, to właśnie ta dachóweczka. Wyrywano nawet, tutaj nie zdążyli, wyrywano nawet metalowe futryny, bo to akurat budynek budowany dla Niemców, znaczy dla Rosjan przez Polaków. Nawet to wywano, po kaloryferach już nie ma śladu. Dużo mi opowiedział ten właśnie człowiek mieszkający na miejscu. Bardzo dużo, ale nie mogę o tym mówić, bo chcę, żeby żył w spokoju ducha i ciała. Ale będziecie Państwo chodzić po Bogiem Solinowie, to wiem, że po poligonie, to wiem, że do dzisiaj akcji rozminowania nie przeprowadzono. Proponuję uważać, bo głębiej na poligonie spotkać można takie cuda.
Ten człowiek, którego widzieliście Państwo, mówi mi tak, wiesz, Julek mówi, gdybym ja chciał mieć pieniądze, to bym był bardzo bogaty. Kilka osób mówi z okolic stołowi. Przyjeżdżają różni z Warszawki, nie z Warszawki. I co zrobić, żeby mieć paskę do tylu? A nic prostszego, wystarczy włożyć coś do kotła z gorącą wodą, a tych rzeczy tutaj jest dużo, i to, co jest w środku, świetnie do gorącej wody się wytopi. Wyjdzie po prostu do wody. Później wodę trzeba oddać, dopóki to jest jeszcze miękkie, wystarczy naleźć do foremek i oni płacą ci, co przyjeżdżają z Warszawy i z innych miastek za zboże. Bo mają gotowy materiał, a bombkę gdzieś trzeba może podłożyć, no to podłożymy, bo jest z czego. I właśnie takie jest wolne Selinowo i taka jest ta książka o tajemnicach tego miejsca. Czy następne...